Rozmowa dnia, Katarzyna Ormanowska. Witam Państwa serdecznie. Na Politechnice Bydgoskiej spotykają się w tym tygodniu polscy i zagraniczni konstruktorzy mostów. Odbywa się także jubileuszowa edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Gośćmi rozmowy dnia są profesor Maciej Dudkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz profesor Łukasz Skowroński, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, oczywiście Politechnika Bydgoska. Zacznę od pana dziekana. Panie profesorze, mosty, tradycja, nowoczesność to tytuł konferencji, to już siódma edycja tego międzynarodowego wydarzenia. Dobrze zaprojektowany most to jaki most? Dzień dobry Państwu. Dobrze zaprojektowany most to most, który jest ładny, który budzi dobre skojarzenia, ale to przede wszystkim most bezpieczny, o właściwej nośności i spełniający warunki użytkowalności, czyli to, co my konstruktorzy bierzemy pod uwagę w zakresie chociażby przemieszczeń czy ugięć. Mostów w regionie nie brakuje, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Grudziądzu. Czy pan profesor ma jakiś ulubiony most, który może być przykładem dobrego projektowania? Pytam o mosty w regionie. No myślę, że możemy tu sięgnąć do tradycji, do historii, do mostu imienia Rudolfa Modrzejewskiego, mostu fordońskiego, który przez wiele, wiele lat nam z powodzeniem służy, mimo dość dużych wymagań eksploatacyjnych, dużej intensywności ruchu. Myślę, że to jest zarówno pomysł, jak i jego wygląd, tutaj zwracając uwagę. Ten most jest przewidziany do remontu, bo jego parametry niestety nie spełniają wymogów, które dzisiaj mamy dróg. Jak pan by widział tą przeprawę i jej remont, modernizację? No bo oczywiście musimy połączyć, są piesi, są oczywiście kierujący, ale są również rowerzyści. To jest piękna trasa przy Fordonie. Jak ten most powinien się zmienić? Myślę, że z jedną z koncepcji, które służyłyby właśnie spełnieniu tych oczekiwań użytkowników, a więc pieszych, rowerzystów, byłoby poszerzenie przekroju mostu o dodatkowe ciągi właśnie rowerowo-piesze. Coś podobnego, co miało miejsce w realizacji modernizacji mostu toruńskiego przez Wisłę. Myślę, że to dobry przykład. Bo to są podobne konstrukcje. Tak, to znaczy podobne konstrukcje, podobnej intensywności ruchu. Oczywiście biorąc pod uwagę wzrastającą intensywność ruchu, może się okazać, że w tym miejscu gdzieś obok byłaby potrzebna dodatkowa przeprawa. Mosty, ich konstrukcja. My w Bydgoszczy przez rok funkcjonowaliśmy bez mostu na wysokości, na przeprawie, na trasie uniwersyteckiej i wszyscy w Bydgoszczy wiemy już, co to są wanty. Na tej konferencji, która odbywa się na Politechnice Bydgoskiej, nie brakuje tematów właśnie też o niezawodności mostów, jak je konstruować. W Bydgoszczy też rozmawiamy o tym, że na trasie uniwersyteckiej potrzebna byłaby trasa rowerowa na tym moście. Czy to jest możliwe, czy to jest po prostu na tej konstrukcji, niestety, patrząc na jej funkcjonalność, na jej nośność, niemożliwe do zrealizowania? Tak, rzeczywiście na konferencji rozmawiamy o niezawodności konstrukcji mostowych w takim szerokim aspekcie, w kontekście już użytkowanych obiektów, jak i tych, które są nowe. Taka ogólna tendencja polega na optymalizacji konstrukcji mostowych, w ogóle konstrukcji, a więc zmniejszania ich ciężaru, przekroju, ale oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Tutaj most uniwersytecki jest przykładem rozwiązania właśnie konstrukcji wantowej, mostu podwieszonego, które spełnia oczekiwania użytkowników tylko w jakimś takim wąskim zakresie użytkowników pojazdów samochodowych. Także tutaj rzeczywiście byłaby konieczne poszerzenie i umożliwienie ruchu rowerowo-pieszego. Projektanci mają co robić, bo nie tylko w Toruniu planowany jest nowy most, w Solcu Kujawskim, Grudziądz też w ramach budowy tras szybkiego ruchu również walczy o swój most. Projektanci mają co robić, jakie te mosty przyszłości powinny być?
Tak jak powiedziałem, one powinny spełniać przede wszystkim te podstawowe warunki nośności, użytkowalności. Natomiast dochodzi jeszcze jeden aspekt, na którym w przeszłości w mniejszym stopniu zwracaliśmy uwagę, a mianowicie gospodarka obiegu zamkniętego, czyli używanie materiałów, które wcześniej miały swoje zastosowanie. My tutaj chociażby na Politechnice pracujemy nad takimi materiałami w zakresie kompozytów cementowych, bezcementowych, które świetnie nadają się na płyty mostowe. To jest jeden z aspektów mostu, który powinien spełniać w dzisiejszych czasach. Czyli wykorzystywanie ponownych materiałów do budowy mostów, recykling? Tak, przy budowie? Tak, to się sprawdza? Tak, sprawdza się i tutaj mamy wiele takich przykładów zastosowania ponownego materiałów zarówno na elementy nośne, stworzenie nowych kompozytów na bazie materiałów z odpadów tworzyw sztucznych, jak również materiałów odpadowych po mniejszej obróbce, które mogą mieć zastosowanie chociażby w projektowaniu, w wykonawstwie nasypów, które towarzyszą obiektom mostowym. Projektowanie materiałów, również takie projekty na Politechnice, i to są projekty, które między innymi finansowane są z Narodowego Centrum Nauki. Panie profesorze, pan się zajmuje nanomateriałami. Co to są za materiały i czy to jest coś nowego, czy już w naszym użytku codziennym? Pani redaktor, nanomateriały są to takie materiały, w których przynajmniej jeden wymiar jest w skali nano. Nano to jest 10 do potęgi minus 9 metra, czyli 1 mm podzielmy sobie na milion części i weźmy z tego kilkanaście, kilkadziesiąt. W takiej skali jesteśmy. Nanomateriałów używamy na co dzień, chociażby w naszych okularach, które mają warstwę antyrefleksyjną, bo ta warstwa ma ten wymiar nanometrów, kilkudziesięciu, kilkuset nanometrów. Dzięki temu zmniejszane są niepotrzebne odbicia światła, dzięki temu widzimy po prostu wyraźniej. Na takie projekty państwo pozyskujecie pieniądze z Narodowego Centrum Nauki. Mamy teraz dni Narodowego Centrum Nauki. O tym, jak pozyskiwać pieniądze, jak pisać projekty, rozmawialiście wczoraj, rozmawiacie dzisiaj na Politechnice Bydgoskiej. Tylko dopowiem, że Politechnika Bydgoska w tym roku prowadzi 15 projektów badawczych, których koordynatorem jest właśnie Narodowe Centrum Nauki. Czy pozyskać pieniądze na takie projekty jest trudno, czy najtrudniej jest napisać wniosek z pana perspektywy i pana pracy? Na pewno napisać dobry wniosek, który znajdzie uznanie w oczach ekspertów, recenzentów, no jest trudno i trzeba się zabrać za pisanie wniosku odpowiednio wcześnie, żeby po prostu przemyśleć różne aspekty takiego wniosku. No i dzisiaj właśnie na Politechnice Bydgoskiej i wczoraj w trakcie panelu dyskusyjnego, w trakcie spotkania przedstawicieli uczelni regionu z Radą NCN-u, z dyrekcją Narodowego Centrum Nauki, w trakcie warsztatów właśnie rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, w jaki sposób przygotować wniosek, żeby on był dobry, czyli żeby uzyskał finansowanie finalnie i żeby można było taki projekt realizować. Tutaj chodzi, żeby dobrze skonstruować finansowanie, czyli przebieg badań, czy tutaj liczy się doświadczenie naukowców, którzy o takie pieniądze walczą? Wszystko. Także tutaj oceniany jest zarówno sam pomysł, który chcemy w trakcie tego projektu zrealizować. Liczy się dorobek osób, które mają ten projekt realizować, możliwość jego wykonania. Wszystkie te aspekty są oceniane. A jak ważne są dzisiaj pieniądze w nauce? Bo wiemy, że uczelnie same nie sfinansowałyby tylu projektów, które się dzieją. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że za murami czy to Politechniki, czy innych uczelni w regionie trwają badania. Zacznę od pani. Panie profesorze, jak to jest? Czy te pieniądze w nauce to dzisiaj jest klucz do sukcesu uczelni i nowych technologii? Oczywiście, bez pieniędzy badań na odpowiednim światowym poziomie prowadzić nie można i dlatego te projekty są potrzebne.
po to, żeby można było rozwijać te technologie, które są opracowywane na różnych uczelniach. Zapytam jeszcze pana dziekana, panie profesorze, z pana perspektywy dziekana jednostki, trudno o finansowanie projektów, czy może z kolejnym rokiem coraz łatwiej? Jak to wygląda? Czy ta nauka ma wystarczające finansowanie dzisiaj? Z pewnością środków brakuje także na realizację projektów, więc to jest podstawowy element, który w jakiś sposób ogranicza realizację dobrych projektów, które znajdują uznanie wśród ekspertów fundujących takowe środki. Natomiast rzeczywiście takie projekty są u nas również na wydziale, które no, po raz wtóry są wnioskowane po odpowiednim uwzględnieniu także uwag merytorycznych ekspertów, także w zakresie budżetowania. Także zwróciłbym uwagę na jakość projektów, które realizowane są w kontekście międzynarodowym, w zespołach międzynarodowych. Takie projekty również prowadzicie? Tak, takie projekty między innymi na naszym wydziale są realizowane, między innymi w zakresie monitorowania i optymalizacji pracy turbin wiatrowych, czy chociażby w zakresie zastosowań materiałów odpadowych w technologiach mieszanek cementowych. I jeszcze na koniec tylko zapytam, czy naukowcy bardziej skupiają się na projekcie, czy najpierw muszą skupić się na pieniądzach? Jak to jest? Taka, nie wiem, czy przykra prawda, od czego trzeba zacząć realizując projekt? Panie profesorze, u pana jak to wygląda? Czy pan najpierw myśli o pieniądzach, czy pan najpierw skupia się na meritum? Najpierw to trzeba mieć pomysł taki, który jak się odpowiednio ubierze, uzasadni konieczność finansowania, ma szansę powodzenia. I teraz w zależności od tego, co w tym projekcie chcemy zrealizować, no to z tym związany jest budżet takiego projektu, który można przeznaczyć czy na zakup odczynników, na zakup różnego rodzaju materiałów, na drobny sprzęt laboratoryjny, czy też później na prezentowanie wyniku badań na konferencjach naukowych. I życzymy Państwu, żeby tych pieniędzy na ciekawe, fajne projekty nigdy nie brakowało, a w zbliżeniach, na pewno o dniach Narodowego Centrum Nauki i również dzisiaj w zbliżeniach o konferencji Mosty przyszłości, tradycja i nowoczesność, o tym na pewno w zbliżeniach. Ja dziękuję Państwu za uwagę.